Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Gdańsk w żałobie żegna swojego prezydenta. Inne miasta także ogłaszają żałobę. Polacy w całym kraju jednoczą się w zadumie na marszach przeciwko przemocy. O jedność apeluje też Kościół. Także refleksje, rachunek sumienia i powściągliwość. Elżbieta Byszewska. Żal, smutek, niedowierzanie i cisza. Wymowny dźwięk ciszy na pożegnanie. Tak mieszkańcy Gdańska żegnają swojego prezydenta. W miejscu tragedii przed urzędem miasta z godziny na godzinę przybywa zniczy. Ciężko dobrać słowa w dzisiejszy dzień, bo to straszna tragedia i chciałam po prostu jeszcze raz zapalić światełko. Chciałam też taką cząstkę siebie tutaj, swojej modlitwy osobistej zostawić. Jest nam bardzo smutno. W wielu miastach wystawiono księgi kondolencyjne. Do tej w gdańskim ratuszu długa kolejka. Najwspanialszemu prezydentowi miasta Gdańska zasmucona rodzina. Imię i nazwisko. To tyle. Co można więcej wpisać? Jest to naprawdę ogromna strata, no, niepowetowana. Myślę, że takiego prezydenta nie będziemy tak szybko mieli. Raniony w barbarzyńskim ataku prezydent Gdańska zmarł wczoraj po trwającej 5 godzin operacji. Miał 53 lata. Teraz to zadanie, które stoi przed nami, to umarłych pogrzebać i godnie. I w ciszy. Na Pomorzu żałoba. Wszystkie flagi na masztach opuszczone do połowy. Świąteczne iluminacje wygaszone. We wszystkich tych miejscach, w których pamiętacie o panu prezydencie Pawle Adamowiczu, świętej pamięci Pawle Adamowiczu, za to wszystko dziękujemy. Do dnia pogrzebu w Gdańsku i na całym Pomorzu żałoba. W Warszawie ogłoszono 3-dniową żałobę, podobnie jak w Poznaniu, Włocławku i Kielcach i podobnie jak w dniu pogrzebu w całym kraju. Dzień pogrzebu zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej, pamięci po panu prezydencie Adamowiczu. Na ulicach Gdańska i innych polskich miast marsze sprzeciwu wobec bestialstwa. W całym kraju odprawiono msze. W stołecznej archikatedrze modlili się m.in. przedstawiciele władz. Przyszliśmy, by powiedzieć zdecydowane nie wszelkiej nienawiści, podziałom. W Bazylice Mariackiej codziennie aż do dnia pogrzebu będzie odprawiana msza święta oraz różaniec w intencji zmarłego prezydenta. Zaduma w całej Polsce, bo to, co się stało, musi skłaniać do refleksji. Nie znałam przecież tego tak naprawdę człowieka, no z telewizji, ale to, co się stało, to tak nie powinno to wszystko wyglądać. Cisza, jak tu w Lublinie. Cisza, która krzyczy. Elżbieta Byszewska, Panorama. Motywy działania sprawcy i organizacja gdańskiego finału orkiestry to badają śledczy. W prokuraturze trwają przesłuchania kolejnych świadków. Wszystko, by wyjaśnić każdy szczegół dotyczący brutalnego zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zabójstwa na oczach widzów i przed kamerami. O szczegółach Łukasz Miąsik. Triumf szaleńca, brutalnego mordercy i obłęd, który zapadł w pamięć Polaków. Podczas prokuratorskiego przesłuchania Stefan W. nie powtórzył podobnych słów. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego przestępstwa i w jakikolwiek sposób nie odniósł się do tego czynu. Te motywy wyraził w momencie, kiedy dokonał tego czynu, natomiast my musimy weryfikować to procesowo. Do weryfikacji potrzebna będzie opinia sądowo-psychiatryczna. Wiadomo, że wcześniej u mężczyzny zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną. Wiadomo też, że odstawił leki. O chorobie psychicznej może też świadczyć te kilkanaście sekund bezpośrednio po zadaniu śmiertelnych ciosów. Radość po dokonaniu tego typu przestępstwa świadczy o niedostosowaniu emocji, który to objaw występuje w schizofrenii. To jest paratymia, czyli niedostosowanie emocji do
sytuacji, do tego, co ten człowiek wcześniej zrobił. W podobnych sytuacjach chorzy na schizofrenię reagują radością albo nie reagują w ogóle. Jak Stefan W., który w trakcie przesłuchania dowiedział się o śmierci Pawła Adamowicza. Nie zareagował w żaden sposób, był spokojny po prostu. Problemy z psychiką u Stefana W. zaczęły się podczas pobytu w zakładzie karnym w Malborku, gdzie trafił za napady na banki z bronią w ręku. Było to przestępstwo jedno z brutalniejszych i jedno z poważniejszych znane polskiemu prawu. Przestępstwo, za które mógł trafić do więzienia na 15 lat. Wyrok brzmiał 5,5. Ten wyrok, który on dostał poprzednio, te 5,5 roku pozbawienia wolności za 4 napady na bank jeszcze w dodatku z bronią w ręku, 4 rozboje, to był ekstremalnie i całkowicie absurdalnie załagodny wyrok. Za zabójstwo Pawła Adamowicza mężczyźnie grozi dożywocie. Dlaczego zabiłeś prezydenta? Motywy zbrodni to tylko jeden z wątków, jaki bada prokuratura. Kolejny dotyczy zabezpieczenia imprezy, podczas której doszło do zabójstwa. Impreza, z tego co już wiemy na tę chwilę, została zgłoszona i była na nią wydana zgoda, nie w trybie ustawy o imprezach masowych, a w trybie ustawy prawo drogowe. Śledztwo ma wyjaśnić, dlaczego gdańskiego finału WOŚP nie zgłoszono jako imprezy masowej. Niezależnie od jej charakteru, policja prowadziła wzmożone działania. W normalną niedzielę na ulicach Gdańska pełni służby około 100 policjantów. Wczoraj było ponad trzy razy więcej, to było ponad 300 policjantów. Rodzaj imprezy nie ma tu znaczenia, bo za bezpieczeństwo i tak odpowiada organizator. Pytanie oprócz tego, jaka to była impreza, ale również kto był w jakim wyznaczonym miejscu w strefie zero, w strefie, która powinna zapewnić panu prezydentowi bezpieczeństwo. W strefie, do której bandyta wniósł nóż z 15-centymetrowym ostrzem i zabił. Łukasz Miąsik, Panorama. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w różnych miastach. Wszyscy mieli grozić prezydentom. O uszanowanie żałoby i prywatności bliskich Pawła Adamowicza apelowała wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która przyjęła propozycję premiera, by zostać komisarzem miasta. Bartosz Łyżwiński. Rząd uczcił pamięć Pawła Adamowicza minutą ciszy. W dramatycznej sytuacji ważny jest każdy gest i każda deklaracja wsparcia, która może choć trochę ulżyć w bólu po stracie najbliższej osoby. Pan prezydent jest gotowy w każdej sprawie wspomóc rodzinę. Jeśli rodzina będzie miała takie życzenie, to też co do pogrzebu, jego charakteru i przebiegu jesteśmy otwarci na współpracę i na wypełnienie woli najbliższej rodziny. Od śmierci Pawła Adamowicza minęła zaledwie doba, ale współpracowników prezydenta Gdańska już teraz czekają ważne decyzje związane z kierowaniem tak dużym miastem. Tymczasowo odpowiedzialność przejęła pierwsza zastępczyni prezydenta Aleksandra Dulkiewicz. Premier zaproponował, by została komisarzem wyborczym. Dziś otrzymałam telefon od szefa kancelarii premiera ministra Dworczyka. Rozmawiałam także z wojewodą Dariuszem Drelichem, którzy zaproponowali mi funkcję komisarza. Ja tę funkcję przyjęłam. Aleksandra Dulkiewicz pozostanie na stanowisku do czasu rozpisania nowych wyborów prezydenckich w Gdańsku. To jest ukłon w stronę obecnych władz Gdańska. Gdańszczan, którzy wybrali prezydenta Adamowicza i dali uprawnienia jego administracji do pracy w samorządzie. Wyrazy współczucia płyną do portowego miasta z całego świata. To tragiczne wydarzenie, nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Musimy zatrzymać hejt zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ale mimo takich apeli i deklaracji polityków różnych formacji, wszyscy powinniśmy zastanowić się nad tym, w jakim miejscu jesteśmy. Dzisiaj powinniśmy milczeć. Są też komentarze jak ten autorstwa byłego ministra kultury w rządzie Leszka Millera. A to już wczorajszy wiec w Warszawie, teoretycznie wiec pamięci i milczenia. Przez 3 lata ci ludzie żyli w świadomości, że coraz więcej można. Że można obrażać nas, obywateli. Nas, opozycję. Niestety zbyt dużo słów także wczoraj padło, jak na marsze milczenia, które miały być marszami pamięci. One się w niektórych miejscach okazały być po prostu wiecami politycznymi i to bardzo przykre. W obliczu brutalnego zabójstwa Pawła Adamowicza politycy powinni ważyć każde słowo,
Policja już zatrzymała czterech kolejnych mężczyzn, którzy grozili prezydentom Wrocławia, Poznania i Olsztyna, a nawet prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ci wszyscy mężczyźni, oni albo usłyszeli, albo usłyszą zarzuty związane z nawoływaniem publicznym do popełnienia przestępstwa. Prezydentowi Olsztyna przyznano policyjną ochronę po tym, jak internauta chwalił zabójcę Pawła Adamowicza i groził, że Piotr Grzymowicz będzie następny. Nie możemy być bierni. Musimy też to napiętnować. Musimy mówić, że z tym się nie będziemy godzić. Stop. To odpowiedzialność, która spoczywa na nas wszystkich. Bartosz Łyżwiński, Panorama. W Panoramie dziś jeszcze o gospodarce i inwestycjach. Próby opóźnienia budowy Nord Stream 2. Droga do zablokowania projektu Nord Stream 2 wiedzie przez Waszyngton i Brukselę. To dziś Londyn głosuje nad rozwodem z Unią. To wygląda kiepsko dla Theresy May. Prognozy gospodarcze dla Polski utrzymane. Jest dobra sytuacja, jeśli chodzi o sferę popytową. Ruszyły inwestycje, są środki unijne. Stany Zjednoczone grożą sankcjami firmom realizującym Nord Stream 2. Równolegle do amerykańskich działań swoje działania w Brukseli podejmuje Rumunia, która przejęła właśnie prezydencję we wspólnocie. Chodzi o przepisy, które mogą opóźnić planowane na koniec roku ukończenie gazociągu. Joanna Pilszyk. Rumunia, która od początku roku przewodniczy Unii Europejskiej, wrzuca wyższy bieg w sprawie Nord Stream 2. To przyspieszenie dotyczy prac nad przepisami, które mogą utrudnić powstanie budowanego gazociągu z Rosji do Niemiec, a omijającego m.in. Polskę czy Ukrainę. Gra toczy się o nowelizację dyrektywy gazowej, która gwarantowałaby, że również podmorskie części gazociągów na terytorium Unii będą podlegać restrykcyjnemu europejskiemu prawu, a to osłabiłoby rentowność Nord Stream 2. Poza Rumunią także kilkanaście innych krajów Unii Europejskiej jest przeciwko projektowi Nord Stream 2. Przede wszystkim kraje nadbałtyckie i Polska oraz kraje skandynawskie uważają, że zagrozi to bezpieczeństwu energetycznemu całej Unii Europejskiej. Dla przeciwników projektu to ostatni dzwonek na zdecydowane działania. Ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego przed wyborami będzie w kwietniu. Jest to pewien cios w gazociąg północny, w tą inicjatywę niemiecko-rosyjską. Wydaje się, że Bukareszt stawia sobie za punkt honoru, żeby dyrektywę gazową skończyć. Zgody na budowę gazociągu wciąż nie wydała Dania, a to może wiązać się z koniecznością zmiany trasy Nord Stream 2, a w konsekwencji z opóźnieniami. Polska od dawna apeluje o przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej, traktując rosyjską inwestycję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. Po drugiej stronie są państwa zachodniej Europy, w których działają spółki finansujące budowę gazociągu. Nie zgadzam się tutaj z takim podejściem, że to jest dywersyfikacja. Nord Stream 2 to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. Niemcy, do których ma prowadzić gazociąg, są zdania, że Nord Stream 2 nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji. Droga do zablokowania projektu Nord Stream 2 wiedzie przez Waszyngton i Brukselę. Waszyngton grozi palcem firmom finansującym budowę gazociągu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie wysłał do koncernów list z zapowiedzią objęcia ich amerykańskimi sankcjami. Na pewno byłyby to straty finansowe, pewnie też wizerunkowe, jeśli ten projekt by upadł. Zresztą to eksperci podnoszą od bardzo dawna, że koszt wizerunkowy i polityczny tego projektu jest bardzo duży i zwiększając go na przykład poprzez sankcje, sprawiamy, że w oczywisty sposób staje się on mniej opłacalny dla podmiotów zaangażowanych. Zgodnie z planem gazociąg Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec roku. Joanna Pilszyk, Panorama. W brytyjskim parlamencie ważą się losy porozumienia w sprawie Brexitu. Na wieczór zaplanowano kluczowe głosowanie w sprawie umowy określającej warunki rozwodu Londynu z Brukselą. Małgorzata Gałka. Przed brytyjskim parlamentem protesty zwolenników i przeciwników Brexitu. Stop Brexit! Ci, którzy są na nie, już wydali wyrok w sprawie zaplanowanego na wieczór głosowania. To będzie sromotna klęska. Jestem przekonany, że to będzie porażka. To wygląda kiepsko dla Theresy May. Od tygodni szefowa brytyjskiego rządu próbuje przekonać zarówno opozycję, jak i część parlamentarzystów swojej partii, by przyjęli porozumienie z Unią Europejską wynegocjowane w listopadzie. Tych, którzy chcą odrzucenia umowy na rzecz braku porozumienia, pytam, jak wzmocni to pozycję tych, którzy walczą o odłączenie się Szkocji lub chcą referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii. Do głosowania w Izbie Gmin miało dojść już 11 grudnia. Premier poprosiła jednak o zmianę terminu w obawie przed odrzuceniem
odrzuceniem umowy zdecydowaną większością głosów. To bardzo istotne, by zabezpieczyć nasze uporządkowane wyjście i przyszłość poza Unią Europejską. Kością niezgody jest tak zwany backstop, czyli mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej. Zakłada on, że jeśli Bruksela i Londyn nie wynegocjują w przyszłości kompleksowej umowy, to Irlandia Północna tymczasowo ściślej będzie związana z Unią. To zdaniem opozycji argument nie tylko przeciw umowie, ale także za wotum nieufności wobec rządu Theresy May. Ten rząd jest w kompletnej rozsypce. Jasne jest, że jeśli porozumienie zostanie odrzucone, będzie to czas na nowe wybory, czas na nowy rząd. Jeśli parlament odrzuci umowę, będzie to najpewniej oznaczać tak zwany twardy Brexit, czyli wyjście ze wspólnoty bez porozumienia, a to z kolei może prowadzić do utrudnień w kontaktach gospodarczych z Wielką Brytanią. Zmniejszona wymiana handlowa, większe koszty transakcyjne, konieczność tworzenia dodatkowych umów. Odrzucenie porozumienia przez parlament to jednak w tej chwili najbardziej realny scenariusz. Po obliczeniu szabel przez premier Theresy May w ogóle do głosowania nie dojdzie. Taka opcja też jest możliwa. Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca. Małgorzata Gałka, Panorama. Za chwilę w Panoramie m.in. o zaskakującym odkryciu policjantów, w których ręce wpadła puszka kawy. Narkotyki znalezione w przesyłkach kurierskich. Pierwsza u nas nieinwazyjna operacja tarczycy. Ale najpierw prognozy gospodarcze. Jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie utrzymała szacunki stabilności gospodarczej Polski. Główny Urząd Statystyczny podał natomiast, że inflacja jest na najniższym poziomie od 2 lat. Daniel Jagielski. Park naukowo-technologiczny Rzeszów Dworzysko. W ostatnim czasie zainwestowało tu kilkanaście firm. Planowane jest i docelowo na tym terenie powstanie co najmniej 3000 miejsc pracy. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa przekładają się na kondycję polskiej gospodarki. Potwierdzają to raporty instytucji ratingowych. Zgodnie z prognozami agencji S&P, PKB Polski w 2019 roku wzrośnie o 3,4%. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 1,5% PKB. Jest dobra sytuacja, jeśli chodzi o sferę popytową. Ruszyły inwestycje, są środki unijne, które teraz jakby jest ten szczyt wydawania tych środków, które to wpływa na koniunkturę. Do tego, wbrew opiniom części polityków opozycji, inflacja jest na najniższym poziomie od 2 lat. Według danych GUS w grudniu ubiegłego roku wyniosła niewiele ponad 1% w ujęciu rocznym. W porównaniu z listopadem ceny konsumpcyjne nie zmieniły się. Jeżeli sobie bierzemy pod uwagę pełny koszyk towarów, na które Polacy wydają pieniądze, to widzimy, że ta inflacja jest niska. To jest właśnie niewiele więcej niż 1%. Tymczasem inflacja w strefie euro w grudniu zeszłego roku wyniosła 1,6% w ujęciu rok do roku. Niedawno jedna z litewskich organizacji konsumenckich przeprowadziła badania cen towarów w 11 państwach Unii. Wyniki mogą zadziwiać. Na przykład paczka czarnej herbaty na Litwie kosztowała ponad 1,5 euro. W Polsce ta sama herbata kosztowała w przeliczeniu niecałe 1,30 euro. Badanie wykazało, że średnio najwyższe ceny ma Irlandia, najniższe właśnie Polska. Właśnie dlatego, że Polska zachowała swoją własną walutę i nie wprowadziła euro, tak jak uczyniło to szereg naszych sąsiadów z Europy Wschodniej i Centralnej, na przykład właśnie Litwa, Estonia, Słowacja, Słowenia, to nasza gospodarka jest dzisiaj w stosunku do tych państw bardziej konkurencyjna. Mija 20 lat od wprowadzenia w Unii Europejskiej wspólnej waluty. Bank Światowy wskazuje, że w tym roku dojdzie do spowolnienia gospodarki strefy euro. Tymczasem podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski do 4%. Takie sygnały płynące ze strony instytucji międzynarodowych pokazują, że potencjał rozwojowy naszego kraju jest coraz bardziej dostrzegalny na świecie. Bank Światowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2020 roku wyniesie co najmniej 3,6%. Daniel Jagielski, Panorama. Marihuana w kawie i zabawkach. Służba celna przejęła narkotyki warte 2 miliony złotych, nadane jako przesyłki kurierskie, które miały trafić do adresatów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Joanna Bukowska-Kasprzak. Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziła puszka z kawą szczelnie zalutowana, niczym konserwa. W środku pod cieniutką warstwą kawy paczka z marihuaną. Sprawdzono wszystkie przesyłki zaadresowane tym samym charakterem pisma. Okazało się, że jest ich 16, a wszystkie nadane z Kanady. Zatrzymano kilku adresatów przesyłek pod zarzutem przemytu i handlu narkotykami.
bez blizny i widocznego śladu po cięciu w okolicach szyi. Nowatorską operację usunięcia tarczycy zastosowali lekarze z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Krótki czas operacji, bezpieczeństwo chorego, mały dostęp, mały uraz dla chorego. Bardzo dobrze się czuję, a jeszcze tym bardziej dobrze, że już dzisiaj wychodzę do domu. To pierwszy taki zabieg w Polsce. Intensywne opady śniegu na południu Polski. Do niektórych miejscowości w Beskidzie Żywieckim można dojechać tylko pługiem. Dzieci do szkoły nie idą, bo nie dadzą rady. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami w całej Polsce, jeszcze zamieciami i zawiejami śnieżnymi. Joanna Bukowska-Kasprzak, Panorama. Dla nas była zawsze. Przez lata zapowiadała prognozę po Panoramie w tym studiu. Potem kierowała redakcją pogody. Odeszła w wieku 52 lat. Dziś pożegnaliśmy Agnieszkę Dymecką. Jej praca polegała na patrzeniu w niebo. Teraz jest w niebie. Zawsze uśmiechnięta. Bo to nie był jej ekranowy imidż. Agnieszka taka była. Agnieszka była na pewno dobrym i wrażliwym człowiekiem. Kochała zwierzęta, zawsze ich miała w domu pełno. Miała dobre serce, przygarniała te wszystkie bezpańskie psy. Dawała nam bardzo dużo serca, właściwie poświęcała nam cały swój czas. Wstawała razem z nami, kiedy zaczynaliśmy antenę o godzinie 6 rano. Pilnowała tego, co było na antenie. Tak jak często żegnamy się z widzami, tak chcemy dziś pożegnać ciebie. Nie słowami żegnam, a do zobaczenia, Agnieszko. Za chwilę w Panoramie opinii goście profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana oraz Marek Król, tygodnik sieci. Ta rozmowa już w TVP Info. W Panoramie dziś to wszystko. Do zobaczenia. To wychodzimy, tak?